W przedwyborczym czasie warto o tym pamiętać. Arleta Zalewska. Pozwolimy na to? Na rodzinnym pikniku PiS-u w Chełmie Jarosław Kaczyński tym razem ostrzegał przed prywatyzacją i sprzedażą lasów. Wszystko po tym, jak opozycja wygra wybory i na takie działania pozwoli urzędnikom z Brukseli. Bardzo rzadko można spotkać las, do którego się spokojnie wchodzi. My tą wolność mamy. Chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby. Chodzimy tam, żeby wypocząć, żeby się przejść w najróżniejszych celach. I to powtarzam jeszcze raz, bo może czasem sobie tego nie uświadamiamy. To jest część naszej wolności i nie damy sobie tej wolności zabrać. Wypowiedź prezesa PiS-u skomentował Donald Tusk. Kaczyński oświadczył, że stawką tych wyborów jest wolność grzybobrania. Trochę dziwnie się czuję, mając takiego rywala. Tyle, że Jarosław Kaczyński już zupełnie serio przekonywał uczestników pikniku, że to za ich rządów Polska stała się jedną z ostatnich wysp wolności, nie tylko w Unii, ale i na świecie. Warto bronić tej naszej pozycji wyspy wolności. Wyspy wolności i demokracji. No to teraz fakty. W rankingu wolności prasy od początku rządów PiS-u spadliśmy z 18 na 57 miejsce. W indeksie demokracji z 40 na 46. A w europejskim rankingu badającym poziom równouprawnienia osób LGBT+, Polska po raz czwarty zajęła ostatnie miejsce wśród krajów Unii. W Polsce. Ale o tych twardych danych Jarosław Kaczyński już nie mówił. Tak, dla nich to jest wyspa i oaza wolności, bo robią co chcą i kradną na pokręgach. To jest jakieś kuriozum, jaka to jest wolność. Posłanki opozycji wyliczają konkretne przykłady, przekonując, że od 8 lat wolności obywatelskie są w Polsce ograniczane, a nawet łamane. I to te osobiste, dotyczące kobiet, sędziów, prokuratorów, nauczycieli czy uczestników antyrządowych demonstracji, ale i wolności słowa, a ostatnio też badań naukowych. Wolność, w której kobiety nie mogą decydować o sobie i swoim ciele, a jak podejmują decyzję jakąś w ich życiu, na przykład o przerwaniu ciąży, to w gabinecie lekarskim czeka na nich policjant. Wyspa wolności jest wtedy, kiedy w Polsce ludzie mają, niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne, do jakiej partii należą, mają takie same równe prawa. Posłanka Platformy nawiązuje tu do tej konferencji pod hasłem Pilnuj wyborów, którą w piątek opozycja zorganizowała przed głównym wejściem do Muzeum Zamkowego w Malborku, gdzie z wizytą przybywał akurat wicepremier Piotr Gliński. I to on uznał, że spotkanie opozycji jest nielegalne i zawiadomił policję. Nasza konferencja nie była nawet o panu ministrze Glińskim. Mnie mu się nie spodobało, że obywatelki i obywatele naszego kraju chcą pilnować tych wyborów, żeby te wybory przynajmniej w dniu ich przeprowadzenia były uczciwe. Jego słowa o wolności są rzeczą bardzo bezczelną. Senator Brejza wraz z żoną od miesięcy jeżdżą po kraju i opowiadają o tym, jak władza PiS-u, wykorzystując służby, podsłuchiwała i śledziła nie tylko ich polityczne, ale i prywatne życie. Chodzi o to, żeby kontrolować wszystkich obywateli, a ludzi niepokornych, niepokornych lekarzy, niepokornych opozycjonistów, prawników, kompromitować materiałami. Kluczowe dla oceny wolności i demokracji jest dziś pytanie o to, czy władza w Polsce jest odpowiednio kontrolowana przez prokuraturę, służby i Trybunał Konstytucyjny. I czy to wciąż niezależne instytucje? Arleta Zalewska, fakty.